tym bardziej wzrasta w naszej wspólnocie parafialnej życie Boże. I dlatego, kochane dzieci, liczę, że przez Waszą Komunię Świętą, dzisiaj po raz pierwszy przyjętą, a potem przez wszystkie następne Wasze Komunie Święte, w naszej wspólnocie parafialnej, dzięki Wam będzie więcej łaski Bożej, będzie więcej życia Bożego. Za to, że możemy przyjmować Komunię Świętą, że możemy się posilać i rozwijać, umacniać życie Boże przez chleb eucharystyczny. Musimy być Bogu, Jezusowi zawsze wdzięczni. Na tę radosną chwilę Waszego spotkania z Chrystusem na początku tej mszy świętej tylko jeszcze szczerze przeprosimy, co nas od Niego oddziela za wszystkie grzechy, aby godnie przyjąć Pana Jezusa. Spowiadam się Bogu Wszechmogący i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą o uczynkę. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Mężodem Pana.
że właśnie przez Jezusa Chrystusa zostaliśmy wszyscy pojednani z Bogiem i dostępujemy zbawienia. Obowiązkiem naszym jest słuchać tego Słowa Bożego. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni, a nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością, chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej będziemy przez Niego zachowani od każącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Oto Słowo Boże. Bogu będą dzięki. Wstajemy. Alleluja. Tym bardziej, że to jest
jakaś niespodzianka dla was, bez tych dzieci. Zwyczajem bowiem było zawsze, aby ten Jezus przychodził po raz pierwszy do dzieci klas trzeciej. Jednak zgodnie z zarządzeniem naszego księdza biskupa, wy jesteście tą pierwszą klasą. Odtąd wszystkie dzieci co roku z drugiej klasy będą przyjmowały Jezusa Eucharystycznego. A więc niespodzianka i chyba tym bardziej właśnie radosna. Przyjdź, Panie Jezu. Jest to wołanie, a jednocześnie i zaproszenie. Zaproszenie najważniejszego i najlepszego gościa. Największego gościa. Przyjdź, Panie Jezu. Kochane dzieci, na pewno w ostatnich dniach słuchaliście dużo, jak wasi rodzice rozmawiali w domach waszych o zaproszeniu gości. I zastanawiali się, kogo na dzisiaj, na tę niedzielę 13 czerwca, kogo dzisiaj do siebie zaprosić. Mało tego, martwili się, jak tych gości, których zaproszą, jak ich ugościć. A więc żeby dla każdego było miejsce w mieszkaniu, żeby było dużo pokarmów na waszym stole, na waszej gościnie, żeby wszyscy goście w waszym domu czuli się dobrze, by byli zadowoleni. I myślę, że dobrze to zrobili. Dobrze, że się na tym zastanawiamy, bo uważam, że nic z was chyba, kochane dzieci, nikt tego nie chce i nie życzy sobie, ażeby wasza gościna, czy na waszej gościnie dzisiaj w domu, któryś z gości czuł się osamotniony, czuł się opuszczony. Nie daj Boże, żeby był jakiś gość, który odszedłby z waszego domu głodny. Tego na pewno nikt sobie z was nie życzy. A jednak, kochane dzieci, jest ten najważniejszy dzisiaj gość. Naprawdę najważniejszy. A tym gościem jest Jezus Chrystus. My go dzisiaj właśnie szczególnie zapraszamy i zaprosiliśmy do siebie. Jezusa, on najważniejszym gościem. On jest bardzo cichy. On jest spokojny. On nie będzie się nikomu narzucał. Nie będzie nikogo prosił, ażeby się nim zająć. Ale on jest naprawdę dobry. I dlatego, kochane dzieci, źle byłoby, gdybyście wy dzisiaj po tej Komunii Świętej wrócili do domu i o tym gościu zapomnieli. Bo naprawdę to jest jedyny gość, który chce u was zostać. Tak, on chce i pragnie być u was, z wami. Bo wszystko inne, co nie życzyłbym wam, aby od tego gościa was oderwało. Nawet te prezenty, które otrzymacie, a które chciałbym, żeby nie oderwały waszej uwagi od Jezusa. Pamiętajcie, te prezenty prędzej czy później, one zniszczeją. One się może zepsują. I goście, którzy przyjechali na waszą uroczystość, prędzej czy później odjadą. Można by było ich prosić i błagać na kolanach. Bo najlepszy wujek czy najlepsza ciocia przyjechała. Oni naprawdę odjadą. Oni was zostawią. Ale Jezus, jeśli go będziecie mocno prosić, on tego pragnie. On naprawdę was nie zostawi. I dlatego
przez chwilę, przez sekundy, kochane dzieci i wy dorośli tu dzisiaj zgromadzeni, pomyślcie, jak przeżyjecie waszą gościnę w domu, aby Jezus, najważniejszy gość, żeby nie stał się gościem zapomnianym. Co dla Niego zrobimy? Jak Go w domu ugościmy? Warto sobie na to dziś odpowiedzieć. Kochane dzieci, dzisiejszy dzień jest dniem naprawdę radości. Jest dniem radości, bo przychodzi do was Jezus Chrystus. Przychodzi do was Syn Boży, który jest mocarzem. I jeśli z Jezusem, mocarzem, będziecie przebywali, to nikt was i nic was już więcej nie pokona. I będziecie posłuszni woli Bożej i zasłużycie na niebo. I dlatego musicie się cieszyć. Musicie się cieszyć, bo będziecie umieli się oprzeć każdej pokusie, która by was chciała namówić do złego. A więc tego Jezusa przyjmijcie z radością i z Jezusem żyjcie. I kochani rodzice, chrzestni i wszyscy goście, przeżywamy my też z tej racji radość. Szczególnie wam, rodzice, chciałbym przypomnieć tę chwilę chrztu tego dziecka, które dziś siedzi tu wspaniale ubrane. Przecież ten chrzest tego dziecka odbył się nie tak dawno. I wy pamiętacie chyba, rodzice, że wtedy na chrzcie przyrzekliście przyjąć na siebie trud wychowania tego dziecka po katolicku. Przyjęliście na siebie ten trud. I dlatego dzisiaj powinna napełnić wasze serca radość, że ten trud jak gdyby został nagrodzony. Został nagrodzony przyjęciem przez wasze dziecko Jezusa Eucharystycznego. A jednocześnie jest dniem radości, bo będzie wam lżej. Tak trzeba to powiedzieć. Będzie nam wam odtąd lżej, bo będzie z waszym dzieckiem, odtąd będzie Jezus. A więc łatwiej będzie wam po katolicku wychować dzieci. Dlatego cieszcie się, że spełniliście swój już w pewnym sensie w jakiś części obowiązek. A od dzisiaj tym obowiązkiem dzielić się prawie z wami Jezus Eucharystyczny. I obiecajcie Jezusowi, właśnie wy, rodzice i chrzestni goście wszyscy, że dokonacie wszystkiego, aby te dzieci, dzisiaj, które pierwszy raz przyjmą Jezusa, że te dzieci doprowadzicie do prawdziwej dojrzałości chrześcijańskiej. Do takiej dojrzałości, że wasze dziecko ku waszej radości będzie umiało powiedzieć wszelkim pokusom diabelskim, szatańskim. Będzie umiało powiedzieć Bogu nie. Powiedzieć szatanowi nie. Ale też i moi drodzy, pamiętajcie, że w Ewangelii Świętej jest jedno zdanie Jezusa. Niech będzie przeklęty ten człowiek, przez którego przychodzi zgorszenie na ten świat. Zwróćcie uwagę na te słowa Pana Jezusa. Niech będzie przeklęty ten człowiek,
przez którego przyszłoby zgorszenie na ten świat. Gdybyście wy, dorośli, a przede wszystkim rodzice i chrzestni, gdybyście wy przykładem swojego życia te dzieci nauczyły złego, czyli po prostu zgorszyli ich. Jak Pan jest powiedział, lepiej byłoby mu kamień młyński u szyi zawiązać i zatopić w głębokościach morskich. Moi drodzy, to jest wielkie ostrzeżenie. Wielkie ostrzeżenie dla dorosłych. Aby nie dać zgorszenia tym małym dzieciom. Dlatego proszę was, was dorosłych dzisiaj, uszanujcie wielkie przeżycie waszego dziecka. Proszę was, uszanujcie świętość i niewinność waszego dziecka. Pozwólcie w domu waszym dzisiejszą uroczystością, pozwólcie, aby ta radość, którą one dzisiaj przeżywają, żeby niczym nie została przez was zakłócona. Obyśmy nie stali się gorszycielami. Amen. Kochane dzieci i wszyscy zgromadzeni, odnowimy przymierze Chrztu Świętego. Dlatego staniemy i straci podejdą do paschału, odpalą świecę od paschału, podadzą wam Bogu. Ten paschał właśnie jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Do tego paschału na Chrzcie Świętym wasz tatuś zapalił wasze świece. Dzisiaj zrobię to ministranci, podadzą wam bowiem, aby przypomnieć waszą wiarę, którą otrzymaliście na Chrzcie Świętym. Z brzegu ministranci zapalają świece, każdy drugi chłopiec, dziewczynka podaje swojemu sąsiadowi słowo. Drogie dzieci, za was po waszym urodzeniu rodzice i chrzestni prosili dla was o chrzest święty i zobowiązali się, że wychowają was w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila w waszym życiu, abyście same wyznały wiarę i grzechy się zła. Uczyńcie to przy zapalonej świecy paschalnej, od której kiedyś wasz Ojciec zapalił na was świecę chrzcielną. Pytam każdego z was, czy wyrzeka się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzeka się. Czy wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, by cię grzech nie opanował? Wyrzeka się. Czy wyrzeka się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Marii Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, odsuwanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania boskie i kościelne? Przyrzekam.
grzechasz, pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na lekcje religii? Przygrzekam! Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Odpowiedzią na Słowo Boże jest nasza wspólna modlitwa. Dlatego odmawiamy w tej chwili modlitwę powszechną. Najmilsi, znieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu swego Syna, abyśmy umocnili naszą wiarę i osiągnęli życie wieczne. Wezwania modlitewne po kolei będą znosić ojciec, matka, chłopiec i dziewczynka. Módlmy się za nasze dzieci, aby wzrastały w wierze i łasce u Boga i ludzi. Ciebie prosimy. Ciebie prosimy, pobierz te słowa nas, Panie. I dziewczynka, że proszę się przygotować. Módlmy się za naszych rodziców, serdeczna i wszystkich o zdrowie i dalszą opiekę Bożą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkie dzieci na świecie, aby miały też szczęście należenia do Pana Jezusa. Jak my dzisiaj. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przykładem swojego życia i postępowania nauczyli dzieci godnego przyjmowania Komunii Świętej. Ciebie prosimy. Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy. Udziel wszystkim, których prosi nas przy stole Twego Syna, stałości, wierze i wzrostu miłości i łasce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Proszę bardzo, przecież śmiał. Wszystko to oddać Panu. Thank you.
Antonia, którym Jezus Chrystus Matry stał i zesłana apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęcę naszą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mętę ziodle i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest wolne ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest wolne kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na opuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości wraz z naszym papieżem Janem Pawłem, naszym biskupem Janem oraz sam duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętymi apostołami, ze świętym Marcinem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka ma cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Drogie dzieci, nadchodzi to moment najważniejszy. Za chwilę otrzymacie Jezusa Eucharystycznego. Aby dobrze się na tę chwilę przygotować, będziemy się modlić słowami samego Pana Jezusa. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, pośmielamy się Bóg. Ojcze nasz, pewni nadziei oczekiwali przyjścia
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oh,
modlitwie o Panie. Moment po Komunii Świętej, moment Dzień Czynienia. Dzieci drogie, odpowiedzcie sobie w sercu na te trzy pytania. Kto przyszedł, do kogo przyszedł i po co przyszedł? Ja wiem, że trudno jest rozmawiać z kimś, kogo się nie widzi. Rzeczywiście Jezusa przyjęliśmy pod postacią chleba. Ale On naprawdę jest w nas i z nami. Rzeczywiście. Dlatego trzeba uwierzyć, że naprawdę On przyszedł do nas pod postacią chleba. Bo Eucharystia, Komunia Święta łączą się ze sobą z wiarą. Kto nie ma wiary, ten nie rozumie Eucharystii, ten nie pojmuje Komunii Świętej. Kto nie ma wiary, ten nie przystępuje do Komunii Świętej. Potrzebna jest nam głęboka wiara. O tę wiarę, dzieci, módlcie się dla siebie i dla waszych rodziców. Bo widziałem, że nie wszyscy rodzice, nawet wasi, przystąpili do Komunii Świętej. Nie wszyscy ojcowie, nie wszystkie matki. Módlcie się dla swoich rodziców o głęboką wiarę. By uwierzyli, że z Jezusem trzeba żyć. Na koniec módlmy się wspólnie. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Komunia Święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego. Jeszcze krótkie ogłoszenia parafialne, siadamy. Kochane dzieci drogie, dla was dzisiaj po południu specjalne nabożeństwo eucharystyczne. Po południu o godzinie 3:30. A więc, drogie dzieci, przyjdziecie tu do kościoła i zajmiecie miejsca, tak jak teraz w tej chwili, w tych ławkach, w których siedzicie, o 3:30. Bardzo bym prosił, by się naprawdę nie spóźnić. Zrobimy po tym nabożeństwie wspólne zdjęcie, zależy od pogody, może będzie deszcz, to w kościele. I rozdanie pamiątek pierwszej Komunii Świętej. Na to popołudniowe nabożeństwo, drogie dzieci, przynieście ze sobą, oprócz tego, co macie teraz, świecy, bardzo proszę przynieść ze sobą książeczki i różańce. I na tym nabożeństwie one zostaną poświęcone. To niespodzianka, nie wiedziałem o tym. Chciałbym dołączyć jeszcze te osoby, które przecież ze mną współpracują. To są katecheci, katechetki, które też przygotowywały te dzieci do Komunii Świętej. Szczególnie ze szkół z Barłoszna, z Lipiej Góry i z Kerwału. Tym osobom składam.
składam też serdeczne podziękowania. Widzę, że pada jeszcze deszcz, dlatego dzieci, przyjmijcie na koniec błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Serdeczna Matko, a dziś powoli będą wychodzić.